witam serdecznie, Kozielski z tej strony. Dzisiaj lecimy sobie z testem kolejnych skrzyneczek z eventu Spooky Night na Sasedropie. Nowy event, który wyszedł dosłownie 3 dni temu, jak to widzicie nawet chyba 2, bo event średnio trwa 31 dni, 30, coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także Spooky Night lecimy sobie. Ja jeszcze sprzedam sobie skiny, które udało nam się wydropić w poprzednim filmie, żebyśmy mieli za co po prostu otwierać. 470 zł to jest budżet, którym dysponujemy w dzisiejszym filmie. Myślę, że starszy, ponieważ lecimy sobie w dzisiejszym filmie z najtańszą skrzyneczką, czyli Witch Hunterem za zaledwie 5,20. Ale zanim ten Witch Hunter wjedzie do testowania, przypominam wam o zakładkach eventowych. Tu macie ranking, tu macie karty do odkrycia. Jak otwieracie sobie skrzynki, dostajecie takie netoperki i z tych netoperków możecie sobie otwierać takie oto rzeczy, jak karty eventowe, jak Pumpkin Potion, czyli kocioł, który kocioł znakomitości, który możecie oczywiście sobie spróbować. 50% macie na skina wtedy i wystarczy zaledwie wpisać sobie jakąś tam walutę, no ale trzeba zacząć, tam jest chyba minimalnie 600, także troszeczkę trzeba sobie tego jeszcze otwierać. No i za wpłacanie, przy wpłacie też dostajecie sobie oczywiście dostajecie sobie tutaj rzeczy, a ja wam polecam wpłacać sobie z kodzikiem promocyjnym Kozielski, który daje wam 10% do doładowania waszego portfela, do skrzynkę na start. Metody płatności macie, tu niesamowicie wielkie, sami widzicie, bliki, skrille, przelewy bankowe, wszystko jest możliwe, także jeżeli tylko macie ochotę, sprawdzajcie sobie. No i walutę eventową również dostajecie za te wpłaty. Lecimy sobie do Witch Huntera. Jeszcze tam są konkursy na stronie, ale to już chyba wiecie, dzienne, miesięczne, tygodniowe i 6-godzinne. No i taki konkurs na Good Knife Case Hardened. Za 50 zł trzeba sobie wpłacić minimalnie i wtedy was dołączy. I losowanie spośród 100 osób, już 20 bierze sobie udział. Także całkiem spore szanse na temacie. A jeszcze na dniach będzie konkurs na M4A4 Baskill ode mnie, ale to taki, że wystarczy sobie wpłacić złotóweczkę z moim kodem na stronę, no i was dołączę wtedy do konkursu. Ja jeszcze będę wtedy rozdawał wam bliki na live, więc sobie koniecznie sprawdzajcie. A propos live'a, dzisiaj pewnie w godzinach około 19-18 będzie live, jak teraz aktualnie chyba codziennie, przynajmniej no prawie codziennie, także sprawdzajcie sobie koniecznie Discorda albo YouTube'a, bądźcie na bieżąco, śledźcie, bo fajne skiny są dla was do wygrania. Skiny w okolicy 2-3 zł rozdaję na live'ie cały czas, a ogólnie jeszcze bliki, kiedy będzie konkurs. Także kurczę, myślę, że fajnie, sympatycznie sobie sprawdzajcie. 430 zł. W tej skrzynce w ogóle znajduje się tak: Urban Masket, Dynamo Violet, jakieś takie słabe skiny. Nie oszukujmy się, nie są one najlepsze, ale mamy również Green Laminate, Neonori, Fairy Tail, Nightwish, Ultrafiolet i Slaughtery. Także też lepsze skiny. Lepsze skiny, które w tym odcinku chcielibyśmy, żeby wpadły na nasze konto. Także lecimy sobie z testem tej pierwszej skrzyneczki z tych wszystkich eventowych, co są, bo to jest ta najtańsza skrzyneczka. No i teraz dyszka. Zaledwie dyszka, 15 zł mieliśmy zainwestowane, a zaledwie dyszka się nam zwróciła, także no liczylibyśmy, że będzie troszeczkę lepiej. Może w następnych tutaj otworzeniach tej skrzynki pójdzie nam troszeczkę zdecydowanie lepiej. Jeszcze sobie po tym razie sprawdzimy, jakie są w ogóle procenty na to wszystko. Bo tutaj nam nie pokazuje, ale tu mamy zakładkę procentową. Tu mamy niestety bardzo słaby drop. Szanse procentowe prezentują się następująco: 10% na skinki do Glocka, Oxid Blaze'a, później Famas to już jest zaledwie 3%, no i zaczyna się Supernova 2,5%, 2%, poniżej 1% już mamy na M4, no i na Glocka Ramzesa, no i tu M0,5%, 0,5% i tu już zaczynają takie naprawdę bardzo, bardzo niskie rzeczy od AWP Neonoiri, czyli ta górna rzecz tutaj jest naprawdę bardzo niski procent, ale jest on możliwy, co udowadniałem wam w wielu moich odcinkach, gdzie udawało mi się często otworzyć takie droższe też skiny, chociażby takie AWP-ki czy inne tego typu rzeczy. No w tej skrzyneczce na razie nie idzie najlepiej, nie oszukujmy się, jest to najtańsza skrzyneczka, także najmniejszy procent jest na to, że jakiś niesamowity drop nam z tego poleci, aczkolwiek jest taka szansa, także chcielibyśmy, żeby tak owszem i było, więc trzeba sobie zainwestować, spróbować tutaj, żeby tak oczywiście było. No i co, chociażby te z drugiej linijki nam dropiły, Asimov, Stone, albo te z drugiej linijki, to są bardziej te Steel Delta, tutaj te emeczki, ten Glocek Ramzes. Fajnie by było, gdyby takie coś nam się oczywiście w naszym ekwipunku pojawiło, bo wtedy też mamy większe szanse na upgraderze, a z tego upgradera ostatnio, no kurde, nie daje za dobrze.
ale teraz dało co najmniej dwie fajne emeczki, także 20, 61 zł z 15, no to jest klasunia widzowie, 50 zł na plus, 50 zł na plus, czyli bardzo, bardzo fajnie, sympatycznie, to odchodzi, to mi się podoba, 7 zł, 9 tutaj nawet, 15,60 i lecimy sobie dalej z tym otwieraniem, jeszcze 3 sztuki, no i co, myślę, że zejdziemy sobie, no może za całość, zróbmy za całość, teraz otwórzmy sobie tak, zróbmy takim patentem, otwieramy 1 i do 5, 1, 2, 3, 4 i 5 sztuk naraz, no i myślę, że takim sposobem zejdziemy właśnie sobie z tymi 280 zł, żebyśmy mogli sobie tutaj rzetelnie przetestować tą skrzynkę. Ja chcę wam pokazać ją z każdej strony, z dobrej, ze złej strony, no żebyście po prostu wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda, jaki jest statystyczny drop z takiej oto skrzynki, czy warto zainwestować w tą, czy może dołożyć sobie i spróbować tej droższej skrzynki, bo na razie moim faworytem jest skrzynka numer 3, która kosztuje chyba 12 zł, a dawała do tej pory zdecydowanie najlepiej. Chociaż tutaj też fajnie na razie raz dropło, ale to był raz na, no sami widzicie ile otworzeń tych skrzynek, także trzeba sobie to przetestować. Trzeba sprawdzić i mamy Neonoida w końcu, jak zacząłem narzekać, to w końcu jakiś droższy skin się trafił, AWP Neonoid za złoty 123,37, 1, 2, 3, 3, 7, także praktycznie prawie 2, 1, 3, 7, ale z dwójki słodo nie było, tylko jedynka. No i może razy 5 również udany drop nam tutaj wpadnie do naszego ekwipunku. Mamy deltę, no nie będzie to udany drop, aż tak jakbyśmy sądzili, bo 26 zł, 5 otworzeń, a tutaj niestety 12. Zostańmy sobie przy tych razy 5. Zróbmy za ten cały budżet, co mamy. Zostało nam zaledwie jeszcze 180 zł, także lecimy sobie, albo chociaż do stówki, zejdźmy do stówki i resztę damy sobie wszystko na upgrader. Damy sobie na upgrader, żeby zobaczyć, co z tego ciekawego będzie. No i lecimy sobie tutaj razy 5, razy 5 wszystko i tym razem, no nie najlepiej nam tutaj dropnęło. 14 zł i ostatni raz otwieramy do stówki, lecimy potem sobie oczywiście jeszcze na upgrader. Teraz mamy fajniej, bo mamy petkę chociaż, jakąś ciekawszą petkę, ale 14 zł no to nie jest to, co byśmy oczywiście oczekiwali, lecimy, ulepszymy sobie nasze skiny, chociaż dostaliśmy walutę eventową, nie ma co się oszukiwać, 500 waluty eventowej już na naszym koncie, także z tych nawet tanich jakieś 200 waluty eventowej się uzbierało. Lecimy sobie z pierwszym rzutem na taśmę, tak zwany 15 zł, który ląduje na naszym koncie. No, te tańsze nawet mogłyby nie wchodzić, ważne, żeby te droższe wchodziły. Aczkolwiek, no nie jesteśmy w stanie tak sobie wybierać, które może wejść, które nie może wejść. No, jeżeli moglibyśmy wybierać, to oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystko wchodziło. To zróbmy sobie na takiego za 40 zł, bo tu był jakiś błąd, niestety ten nam nie siądzie. Także przechodzimy sobie już do następnego. 4 strony skinów mamy, także całkiem sporo. To jest całkiem spory upgrade. Można się troszeczkę pobawić, 60 zł. Dałem coś takiego, Frozena może. No tu jest naprawdę losowość, no to nie ma co się oszukiwać, że to trzeba wybrać po prostu którą stronę i te 50-ki wchodzą całkiem przyjemniaście. Także zróbmy sobie jeszcze, jak już 50-ki tak wchodzą, 2 na 3 na razie, ale wchodzą, to zróbmy sobie razy 5 na rękawiczki, no i nawet zostawmy. Zostawmy, bo często też tutaj siada ta strona i czy teraz nam doleci? Niestety nam nie dolatuje, bliziutko było, ale niestety nam to nie doleciało. Także spróbujmy sobie coś takiego. W tą stronę jeszcze raz 20%, jeżeli ta 20% nam nie siądzie, a siądzie, 200 zł, fajnie, siada na 20%, to przejdziemy sobie i tak na razy 2 i zróbmy sobie to do razy 2, coś takiego, na dół dajemy razy 2, może nawet być fajnie profitowo, jeżeli to nam nie przeleci. Przeleci, kurde blaszka, no niestety nam to przeleciało. Zróbmy sobie jeszcze raz to razy 5, albo dobra, zróbmy razy 10 w tą stronę. Jak to nam siądzie razy 10, to naprawdę będę w szoku, bo razy 10 dla mnie siadało. Ej, było blisko, naprawdę, jeżeli chodzi o to 10, no to było całkiem blisko. Dobra, robimy jeszcze to, razy 2, Hyperbista, albo jesteśmy na plus w tym odcinku, albo przegrywamy niestety wszystko. I jesteśmy na plus, także takim akcentem możemy zakończyć ten film. 700 zł po dzisiejszym otwieraniu, 780 nawet, także jest co testować skrzynkę Trick or Treat. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, pamiętajcie używać sobie kodu promocyjnego, sprawdzać sobie socialki, co macie tu w opisie, no i wbijać na Discorda i na live'a. Codziennie prawie o godzinie 19-18 w piątek nie będzie i nie będzie w niedzielę. Także dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, siema.